Oświecić kogoś, czyli wytłumaczyć mu coś, wyjaśnić mu coś. Człowiek oświecony to człowiek, który ma jakąś wiedzę, posiada jakąś wiedzę, rozumie coś, co przedtem mu umykało. Oświecenie to też nazwa na epokę, która trwała w XVIII wieku. Oświecenie właśnie nazywana jest, ten czas nazywany jest oświeceniem, dlatego że w ciemnych wiekach, jeżeli chodzi o powiedzmy, że rozwój nauki, podejście społeczeństw do nauki, ich wiedzy na temat świata, po tych wiekach właśnie ciemnych, po wiekach, kiedy królował zabobon, przesąd, wiara w jakieś gusła, czarownice itd., nadszedł wiek, kiedy zaczęto wyjaśniać różne zjawiska, które nas otaczają w sposób naukowy. Więc mamy oświecenie, oświecono nas. W pewien sposób rozpoczął się proces edukacji całych społeczeństw, odejścia od szkół tylko kościelnych, tylko parafialnych. Szkoły uzyskiwały wówczas niezależność od wpływu kościoła, mogły uczyć bardziej nowocześnie, kiedy można było już tłumaczyć różne zjawiska rzeczywiście naukowo, a nie wszystko wytłumaczyć istotą Boga, wolą boską. Więc mamy oświecenie. W XVIII wieku wiek oświecenia przyniósł bardzo wiele zmian dla przede wszystkim mieszkańców Europy, no ale pośrednio też dla mieszkańców innych kontynentów, ale najbardziej w Europie, no i oczywiście w koloniach. Oświecenie przybrało na sile. Takim, można powiedzieć, prekursorem oświecenia, człowiekiem, który zwiastował nowe idee, był Kartezjusz, który żył w wieku wcześniejszym, w wieku XVII. Kartezjusz, który zasłynął z tego powiedzenia myślę, więc jestem, czyli cogito ergo sum w języku łacińskim. Myślę, więc jestem, czyli to jest taka pochwała rozumu, zauważenie, że tylko tak naprawdę istnieje ten, kto ma świadomość swojego istnienia. Myślę, więc jestem. To napędza moje jestestwo, moje istnienie, to, że posługuję się rozumem, że moją bronią jest myśl właśnie, analiza. Kartezjusz zainicjował, można powiedzieć, nakierunkowanie człowieka na racjonalizm, czyli na pojmowanie wszystkiego rozumem, odrzucenie tego, czego się nie da rozumem objąć czy pojąć. W XVIII wieku te idee Kartezjusza trafiły na podatny grunt i były szeroko rozwijane. W XVIII wieku, w wieku oświecenia, mamy też powrót do koncepcji praw naturalnych. Prawa naturalne, czyli wolność, własność prywatna, wolność człowieka, to coś, co bardzo poruszało XVIII-wiecznych myślicieli. Zastanawiali się, co to jest wolność, czy może być w ogóle człowiek wolny w swoim życiu cały czas, czy można tą wolność ograniczać. Tutaj mamy też w związku z tym zmianę koncepcji ustroju państwa, władzy państwowej, inne podejście do obywatela, do rządzącego, w jaki sposób rządzący może ograniczać wolność obywateli, czy w ogóle powinien. Więc jak najbardziej mamy zwrot ku prawom naturalnym. Oświecenie, można też inaczej powiedzieć, wiek świateł, wszystkie te nazwy, tak jak w języku francuskim czy niemieckim, ta epoka właśnie w nazwie bardzo często odwołuje się do światła, właśnie do oświetlenia czegoś, co było spowitym mrokiem niewiedzy. W oświeceniu będziemy mieli właśnie racjonalizm, kult rozumu, wszystko, co da się objąć rozumem, będzie uznawane za pewne, za istniejące, natomiast to, czego się nie będzie dało wytłumaczyć w sposób racjonalny, w sposób logiczny, będzie po prostu odrzucone. No i tutaj mamy zagwozdkę, jeżeli chodzi o religię, no bo jeżeli mamy odrzucić wszystko to, czego nie możemy rozumem objąć, jeżeli ma teraz Bóg już nie być jedynym antidotum, jedynym wytłumaczeniem na wszystko, czego nie rozumieliśmy wcześniej, co było niepojęte, no to sytuacja kościoła czy religii będzie, no, podważona bardzo mocno, będzie ta sytuacja słaba. No i w związku z tym oświecenie przynosi nam rozwój ateizmu. Ateizm, czyli przekonanie, że Boga nie ma, zaprzeczenie istnieniu Boga, a teizm, a teos, prawda, czyli przeciwieństwo istnienia Boga. Ateiści zafascynowani rozumem w wieku oświecenia
uznali, że jeżeli nie mogę czegoś rozumem wytłumaczyć, logicznie wytłumaczyć, udowodnić racjonalnie, to znaczy, że tego nie ma. I to też dotyczyło się według nich, to też dotyczyło według nich Boga. Więc ateiści odrzucali istnienie Boga, uważali, że nie da się udowodnić logicznie, racjonalnie, że Bóg jest, więc należy odrzucić taki pogląd, który głosi, że Bóg jest, a więc należy odrzucić wszystkie religie, wszystkie wierzenia. Troszeczkę inaczej na ten temat, na tę kwestię zapatrywali się deiści. Deizm to z kolei jest takie przekonanie, że no jednak Bóg istnieje, ale nie ingeruje w nasze życie, nie przygląda się nam, nie będzie nas osądzał, nie jest sędzią, który rozstrzyga później o życiu naszym po śmierci, w życiu duchowym, w życiu wiecznym. Po prostu uważali, że Bóg istnieje, dlatego że deiści nie byli w stanie przeskoczyć, wytłumaczyć logicznie, przeskoczyć tego problemu stworzenia świata. Więc uznali, że Bóg istnieje jako stwórca. Stwórca świata, jako taki wielki demiurg, który stworzył wszystko, co wokół nas istnieje, no bo nie byli w stanie wytłumaczyć deiści XVIII-wieczni, skąd się wziął świat. Bez ingerencji Boga nie byli w stanie tego wytłumaczyć, więc uznali, że Bóg istnieje jako taki właśnie wielki zegarmistrz, który nakręcił cały mechanizm, wszystkie planety wprawił w ruch, cały świat stworzył i ten mechanizm sobie działa bez niego już, a więc deiści uznają, że Bóg jest, ale nie ingeruje w nasze życie, a więc nie ma tutaj tak naprawdę sensu życie religijne, tylko przyznawali, że Bóg rzeczywiście no, istnieje, bo inaczej nie byłby w stanie nikt stworzyć świata po prostu. Takiego świata, jaki my znamy. Więc takie były poglądy deistów. Pojawienie się ateizmu i deizmu w większej ilości niż we wcześniejszych wiekach sprawiło, że rzeczywiście religia, przede wszystkim chrześcijańska religia w Europie przeżywała kryzys. Bo wielu ludzi po prostu odwracało się od kościoła, odchodziło od wiary. A to oznaczało mniejszą liczbę wiernych dla kościoła. No i też zadawano wiele pytań biskupom, arcybiskupom, papieżowi, na które ciężko było czasami duchownym odpowiedzieć, a oczywiście robili co mogli. Ponieważ mamy rozwój ateizmu i deizmu w wieku oświecenia, w wieku XVIII i krytykę religii czy Boga, rośnie też tolerancja religijna. No bo skoro wielu ludzi uznało, że Boga nie ma, to znaczy, że nie ma sensu też nienawidzić, prześladować osób wierzących w taką czy inną religię. W związku z tym należy tutaj rozwijać też prawa człowieka, wolność, o której już mówiłem. W związku z tym uznano, że każdy ma wolność, wolny wybór, również w sprawie pojmowania Boga, w sprawie wyznawanej religii. W związku z tym mamy rozwój tolerancji religijnej. To też przyniosło oświecenie w Europie. Oświecenie to wiek bardzo ważnych myślicieli, ważnych dla naszego współczesnego świata, dla naszego pojmowania świata współczesnego. Montesquieu był jednym z nich. Charles de Montesquieu, zwany Montesquieuszem, najbardziej znany jest chyba ze swojej koncepcji trójpodziału władz. Ona została zawarta w dziele zatytułowanym O duchu praw. No i jak pamiętasz, na pewno trójpodział władzy według Montesquieusza powinien polegać na tym, że osobna powinna być władza ustawodawcza, czyli ta, która tworzy prawo dla obywateli w państwie, osobna władza wykonawcza, czyli ta, która wprowadza to prawo w życie, realizuje to prawo, wykonuje, i osobna powinna być władza sądownicza, która sprawdza, czy obywatele przestrzegają prawa, ewentualnie jeżeli tego nie robią, to wymierza im sprawiedliwość. Trójpodział władz i niezależność tych władz od siebie była ta koncepcja w opozycji do koncepcji monarchii absolutnej, która istniała wcześniej oczywiście, bo pod koniec XVI wieku tą monarchię absolutną wprowadzano na zachodzie Europy, we Francji, później w Anglii, więc tutaj trójpodział władzy stał w opozycji do tej koncepcji, dlatego że mówił, że to nie powinno być tak, że jeden człowiek ma 100% władzy. Powinna być ta władza podzielona na takie wyraźne trzy segmenty i niezależne od siebie instytucje powinny tą władzę w ten sposób właśnie, jak to Montesquieu zarysował, sprawować. Ta koncepcja też Montesquieusza dała podstawy do tego, żeby myśleć o nowoczesnych, nowożytnych konstytucjach, no bo z konstytucjami mamy problem taki, że uznajemy, że w XVIII wieku powstały pierwsze konstytucje, chociaż nie wszyscy się zgadzają z takim podejściem do sprawy.
Są też tacy historycy, badacze, którzy uważają, że konstytucje istniały już wcześniej, a więc tutaj możemy mówić o nowożytnym podejściu do konstytucji, czyli o takim, które właśnie, o takich konstytucjach, które ten trójpodział władzy wprowadzały w kraju. Więc w tym sensie możemy mówić rzeczywiście, że Montesquieuszowski podział władzy znalazł zastosowanie dzięki temu, że wpisano go w XVIII-wieczne konstytucje. Oczywiście nie wszystkie, no ale już wtedy się pojawiła ta koncepcja w konstytucjach. Drugim takim myślicielem XVIII-wiecznym, filozofem był Voltaire. Voltaire, który w swoich pracach kładł właśnie wielki nacisk na poszanowanie praw naturalnych człowieka. Uważał, że one są przyrodzone człowiekowi, że nie wolno państwu, władcy tych praw naruszać, że jest to coś, co jest związane nierozerwalnie z istotą ludzką. Też widział Voltaire wielką szansę w edukacji i do edukacji przykładał dużą uwagę. Uważał, że edukacja jest niezbędna, aby społeczeństwo porzuciło ten właśnie zabobon, te przesądy z wcześniejszych wieków i przejrzało na oczy dzięki racjonalizmowi, dzięki właśnie oświeceniu. Więc edukacja jak najbardziej zajmowała w jego pracach należyte ważne miejsce. No i w związku z tym też, o czym mówiłem przy prawach naturalnych, Voltaire był orędownikiem koncepcji praw człowieka, więc uważał, że każdemu człowiekowi powinno się zagwarantować równe prawa, więc mamy tutaj znowu sprzeciw wobec koncepcji stanowego społeczeństwa, które ciągle jeszcze w Europie funkcjonowało od czasów średniowiecznych. Społeczeństwa opartego na podziale na stany. No i te stany nie miały równości wobec prawa, bo stan szlachecki czy arystokracja posiadały więcej praw niż chociażby stan kmiecy, czyli chłopski, albo mieszczański. Więc tutaj prawa człowieka w koncepcji Voltaire'a miały być wprowadzane w poszczególnych krajach europejskich i miało to wszystko zmierzać do tego, żeby zrównać ludzi w prawach. Kolejny myśliciel XVIII-wieczny to Denis Diderot, kolejny Francuz, który wiele opublikował dzieł, ale chyba najbardziej znany jest z tego, że przewodniczył zespołowi naukowców, którzy stworzyli wielką encyklopedię francuską. Po prawej stronie widzimy kartę tytułową tej encyklopedii. Była to pierwsza taka, tak na dużą skalę zakrojona próba usystematyzowania, zebrania wiedzy Europejczyków w tamtym czasie, w XVIII wieku. Starano się spisać wszystko, co do tej pory Europejczycy odkryli, co ustalili, całą wiedzę, cały zasób wiedzy. Miała wiele tomów ta encyklopedia, rzeczywiście było to wyzwanie, można powiedzieć, dla naukowców, żeby tą wiedzę zebrać. Posiadała też wiele ilustracji. Ta encyklopedia, wiele haseł zostało w niej zawartych, wytłumaczonych. To wszystko z myślą o to, żeby dorobek oświecenia i wcześniejszych pokoleń myślicieli, odkrywców, nie zostało to wszystko zaprzepaszczone, żeby to przekazać kolejnym pokoleniom, po to, żeby one mogły jeszcze szybciej dojść do kolejnych wniosków, jeszcze poszerzyć tą naukę w łatwiejszy sposób po prostu. Oprócz tego Diderot w innych swoich dziełach kładł bardzo duży nacisk właśnie na ideę wolności człowieka, więc znowu mamy sprzeciw wobec monarchii absolutnej, wobec społeczeństwu stanowemu i wobec restrykcjom, które były uznawane za coś normalnego we wcześniejszych stuleciach. Następny filozof, myśliciel oświeceniowy Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, który skupił się właśnie na państwie, na obywatelach, na zależnościach pomiędzy obywatelem a państwem, a rządzącymi i stworzył dzieło pod tytułem Umowa społeczna, gdzie zawarł koncepcję właśnie umowy społecznej, gdzie zauważył, że tak naprawdę w społeczeństwie wszyscy jesteśmy ważni. Bez danej grupy zawodowej, bez danej grupy społecznej całe społeczeństwo czy państwo nie mogłoby funkcjonować. Piekarz tak samo jest ważny jak szlachcic, arystokrata, żołnierz, urzędnik państwowy czy handlarz, dlatego że bez niego nie moglibyśmy mieć dostępu na przykład do chleba. Więc zwrócił uwagę na to, że społeczeństwo jest zbiorem jednostek, które są dla siebie, powinny być dla siebie ważne i w związku z tym
uważał, że władza powinna wynikać z woli ludu, z pewnej właśnie umowy, z pewnego porozumienia społecznego, międzyludzkiego w społeczeństwie. I uważał, że państwo właśnie powinno funkcjonować na zasadzie dogadania się różnych grup społecznych, jednostek i współdziałania ze sobą tych grup, również przy wyłanianiu rządzącego w tym społeczeństwie. Czyli mamy taką koncepcję nowożytnej republiki, można powiedzieć, tylko że jeszcze poszerzonej o kwestie społeczne, nie tylko zawierające kwestie polityczne. Następny gigant oświecenia, Immanuel Kant, filozof, twórca teorii poznania, gdzie starał się połączyć takie dwa kierunki, które we wcześniejszym stuleciu, czyli w XVII stuleciu, rywalizowały ze sobą. Starał się połączyć w teorii poznania racjonalizm z empiryzmem, czyli takie pojmowanie logiczne, pojmowanie umysłem, chciał połączyć z doświadczaniem świata, bo empiryzm właśnie głosił, jak pamiętasz, mam nadzieję, poznawanie świata poprzez doświadczenie. Próba tego połączenia to teoria poznania Immanuela Kanta. Oprócz tego Kant bardzo duży nacisk położył na krytycyzm w poznaniu świata, w poznaniu natury różnych spraw, czyli można powiedzieć, że trochę przeobraził to powiedzenie Kartezjusza. Kartezjusz powiedział: myślę, więc jestem. Można by tutaj to sparafrazować i myślę, że Kant mógłby powiedzieć: wątpię, więc jestem. Więc Kant uznał, że podstawą nauki i w ogóle rozwoju naukowego jest krytycyzm, czyli żeby móc zrozumieć naturę rzeczy, trzeba być bardzo krytycznym. Nie wolno zakładać z góry wyników swoich badań, nie wolno zakładać, że coś istnieje, tylko odwrotnie, trzeba zacząć eliminować poszczególne teorie, być krytycznym i ta teoria, której się nie będzie dało podważyć, ta teoria, która nie będzie się poddawała krytyce, będzie teorią prawdziwą i doprowadzi nas do prawdy, do rozwoju naukowego. Więc mamy tutaj krytycyzm w wydaniu Immanuela Kanta. Po prawej stronie mamy tutaj zobrazowane tą teorię poznania zobrazowaną, czyli próbę połączenia właśnie postrzegania racjonalnego rozumem i poprzez zmysły, doświadczenie, wrażenie świata wokół nas. Również to się może dotyczyć poznawania, jak widzimy, samego Boga. No, myślę, że bardzo znana postać kolejna związana z oświeceniem, Isaac Newton, wybitny naukowiec, człowiek, który odkrył istnienie grawitacji na naszej planecie, sformułował prawo grawitacji, sformułował zasady dynamiki, trzy zasady dynamiki Newtona, sformułował rachunek różniczkowy i całkowy, czymkolwiek to jest. Na szczęście ja jestem humanistą i nie muszę wiedzieć. A pozdrawiam wszystkich tych, którzy wiedzą. Myślę, że Newtona wszyscy kojarzymy z tą anegdotą ze spadającym jabłkiem, właśnie newtonowskim. Kolejny przedstawiciel oświecenia, Antoine Lavoisier, człowiek, który badał m.in. wodę, dał mu się opisać, stworzyć model cząsteczki wody, wodoru, tlenu i tak dalej. Kolejny badacz oświecenia to, znaczy nie oświecenia, tylko oświeceniowy, to Karol Linneusz, człowiek, który, dzięki któremu mamy dzisiaj klasyfikację roślin i zwierząt. On podzielił właśnie na gromady i tak dalej te wszystkie, ten cały świat właśnie roślin. Również podzielił, usystematyzował świat zwierząt na kategorie. Do dzisiaj korzystamy z jego pracy, czyli duży wkład w rozwój nauk przyrodniczych Karola Linneusza. W XVIII wieku w końcu legalnym stało się wykonywanie sekcji zwłok, więc XVIII wiek też przyniósł rozwój wiedzy dotyczącej anatomii człowieka. Człowiek zyskał wiedzę na temat tego, jak działa jego organizm, poprzez właśnie przyjrzenie się, jak zbudowane są mięśnie i różne układy, jakie w naszym organizmie funkcjonują. Benjamin Franklin to człowiek, który w wieku oświecenia między innymi skonstruował piorunochron. Też według anegdoty biegał z latawcem
po otwartej przestrzeni. Latawiec za pomocą drutu był połączony ze słoikiem i próbował według anegdoty złapać prąd czy ten piorun właśnie do wnętrza słoika. Na końcu tego drutu miał być zawieszony klucz, a klucz umieszczony w słoiku. Taka anegdota z Franklinem funkcjonuje. Może taki rysunek kiedyś widziałeś, widziałaś nawet. Franklin oprócz tego, że jest wynalazcą piorunochronu, też zaproponował zmianę czasu na czas letni, czas zimowy. Ta zmiana czasu w wielu krajach została wprowadzona później. Dzisiaj z kolei wiele krajów zamierza się z tych zmian czasu wycofywać. Polska należy też do tych krajów. Alessandro Volta, człowiek, który badał elektryczność, dzięki niemu mamy dzisiaj kondensatory i on też stworzył pierwsze baterie, czyli no, rzeczy ważne dla naszej cywilizacji współczesnej. Także oddajmy hołd panu Volta. Zresztą od jego nazwiska mamy jednostkę Volt funkcjonującą do dzisiaj. Bracia Montgolfier. Bracia Montgolfier to śmiałkowie, którzy odważyli się na pierwszy lot balonem. Zanim się odważyli jednak, to do balonu, a raczej pod balonem, do kosza włożyli zwierzaki. Z tego co pamiętam, to był pies, chyba kogut, kaczka i jeszcze coś. Więc testowano na zwierzakach tutaj najpierw loty balonem, co zresztą później było kontynuowane, ta tradycja była kontynuowana, bo jak człowiek w XX wieku ośmielił się wystrzelić rakietę w kosmos, to też najpierw puszczał zwierzaki, psy, szympansy, a dopiero później sam się zapakował w taką podróż. Więc tutaj mamy pierwszy lot balonem bracia Montgolfier. W wieku oświecenia działali też dwaj panowie, którzy zajmowali się skalą mierzenia temperatury powietrza. Jest to Fahrenheit i Celsjusz. Stworzyli niezależnie od siebie dwie skale. W Europie najczęściej używamy skali Celsjusza, a z kolei w USA używamy skali Fahrenheita. Tutaj widzimy rysunek, który pokazuje takie podstawowe różnice pomiędzy tymi skalami. Co ciekawe, Celsjusz początkowo inaczej tą swoją skalę wymierzył, że tak powiem, a chciał, aby temperatura zamarzania to była ulokowana na setce, no, ale później ludzie stwierdzili, że to jednak jest bez sensu. Lepiej, żeby to było zero. Więc dzisiaj w Europie najczęściej korzystamy ze skali Celsjusza. Mamy też w XVIII wieku kontynuację wypraw morskich, odkryć. I tutaj takim przedstawicielem jest James Cook, który opływał świat, między innymi też dotarł do Australii. Więc mamy tutaj też rozwój nauk geograficznych. Kolejna postać nierozerwalnie związana z oświeceniem to John Locke. John Locke, który najbardziej chyba znany, oprócz tego, że jest związany z liberalizmem, z ideą liberalną, czyli znowu mamy ten nacisk na wolność człowieka. Na pewno jeżeli uczyłeś się wiedzy o społeczeństwie, to się pojawił na zajęciach, pojawiła się postać Johna Locke'a związana z liberalizmem. Natomiast pamiętajmy też, że John Locke jest też twórcą koncepcji tabula rasa. Tabula rasa, czyli czysta, pusta karta, po prostu. Czysta karta, co to znaczy? John Locke uważał, że każdy człowiek rodząc się jest taką właśnie pustą kartą i dopiero kiedy rozwija się, przeżywa różne rzeczy, nabywa doświadczeń, to tą kartę zapisuje tymi doświadczeniami, tą wiedzą, umiejętnościami zdobytymi, tym, co zobaczył, tym, co przeżył. Zapisuje tą kartę. W związku z tym ta karta się zapisuje przez cały czas jego życia. No i to, co zapiszemy, decyduje, determinuje to, kim jesteśmy. W związku z tym ta teoria tabula rasa jest tak naprawdę krytyką znowu podziału społecznego, bo wcześniej uważano, że jeżeli ktoś się urodził jako arystokrata, albo na przykład jako syn, albo córka króla, no to już jest mądrzejszy, już jest lepszy od reszty społeczeństwa. A mówiło się, że płynie w żyłach arystokracji błękitna krew, w związku z tym są lepsi od pozostałych, na przykład mieszczan czy chłopów.
Tabula rasa przewracała to do góry nogami, takie myślenie, dlatego że mówiła, nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, w jakiej rodzinie, czy w jakim kraju, czy w bogatej rodzinie, czy w biednej, czy w arystokratycznej, czy w chłopskiej. Po prostu każdy z nas ma szansę zdobyć wiedzę, niezależnie od tego, gdzie się urodził. Każdy z nas zapisuje tą swoją kartę na własny rachunek. W związku z tym to, jak zapisuje tą kartę, jest bardzo ważne. A ponieważ w oświeceniu mówiono o tym, że wszyscy są wolni i powinni być też równi, to John Locke w oparciu o tą tabula rasa, o tą koncepcję tabula rasa, zaczął postulować tworzenie szkół elementarnych. A więc tak naprawdę ta koncepcja dała podstawę do tego, żeby wszystkich kształcić od dzieciństwa już w podobny sposób albo w jednakowy sposób, żeby dać szansę ludziom, aby tą kartę w czasie swojego dzieciństwa i potem młodości zapisywali wszyscy jednakowo, żeby mieli szansę ją zapisać w sposób jednakowy, a więc żeby poszli wszyscy do szkół i uczyli się tego samego po to, żeby zapisywali tą swoją kartę, wypełniali ją podobną wiedzą, podobnymi umiejętnościami, podobnymi przeżyciami, na przykład szkolnymi. Więc nie byłoby tak naprawdę koncepcji szkoły dzisiejszej chyba bez koncepcji tabula rasa. Oprócz szkół elementarnych, czyli tych podstawowych, tych, które mają uczyć tych najważniejszych rzeczy potrzebnych człowiekowi do życia w społeczeństwie, powstały też w XVIII wieku szkoły specjalistyczne, które kształciły już kierunkowo bardziej. Na przykład kształciły oficerów potrzebnych wojsku. XVIII wiek to też czas zainteresowania nauką, również tą nauką starszą z poprzednich wieków, z poprzednich epok. I powstały też w XVIII wieku loże masońskie, które były tworzone przez wolnomularzy. Wokół lóż masońskich narosło wiele różnych stereotypów, mitów. Prawda jest taka, że loże masońskie, XVIII-wieczne loże masońskie, to były takie zgromadzenia ludzi, którzy chcieli się rozwijać naukowo, chcieli obalać różne mity, obalać zabobony, obalać rzeczy, które przetrwały przez wieki w umysłach społeczeństw, ale nie są prawdziwe. Loże masońskie to też zgromadzenia ludzi, którzy mieli ambicje rozwijania się oraz zdobywania ważnych funkcji w społeczeństwie. Chodziło o samodoskonalenie się oraz o wspieranie się nawzajem w rozwoju swoich karier. Do takich lóż zapisywali się ludzie właśnie ambitni, ludzie, którzy stawiali na rozum, na wiedzę i na awans społeczny. Tutaj widzimy symbole lóż masońskich, kierkę, cyrkiel, piramidę, trójkąt z okiem wewnątrz i z takim blaskiem z tyłu. To są chyba najbardziej znane symbole lóż masońskich. Dlaczego w ogóle masońskie, Mason, kamieniarze, tłumacząc na język polski, uważano, że w XVIII wieku, przynajmniej masoni tak uważali, że tymi ludźmi, którzy w ubiegłych stuleciach byli nosicielami tej wiedzy, najważniejszej wiedzy, byli właśnie ci, którzy byli inżynierami, ci, którzy budowali okazałe budowle starożytności czy wieków średnich. Uważali, że oni posiadali wiedzę i matematyczną, i inżynieryjną, w związku z tym musieli znać się na fizyce, i na innych naukach, w związku z tym przekazywali sobie tę wiedzę z pokolenia na pokolenie. I masoni mieli być konsumatorami tych właśnie masonów, powiedzmy tych właśnie inżynierów, tych myślicieli z wcześniejszych wieków. Symbol masoński możemy zobaczyć chociażby na banknotach amerykańskich, tak jak tutaj widzimy po prawej stronie. No i było w takich lożach masońskich były różne rytuały. Pewnie przez te rytuały narosło wiele fałszywych wyobrażeń, czym są loże masońskie. Niektóre loże masońskie dzięki temu, że stawiały właśnie na rozwój, na naukę, na racjonalizm, no, walczyły z Kościołem katolickim. W związku z tym Kościół katolicki walczył z lożami masońskimi też w pewien sposób. Niektórzy uważają, że loże masońskie dążą do przejęcia kontroli nad światem, władzy. No, w pewnym sensie tak, no bo skoro popierają swoich członków do przejmowania władzy regionalnie, lokalnie, no to pewnie też i globalnie, gdyby się dało, by chcieli przejąć władzę. Członkowie lóż masońskich musieli przejść wiele rytuałów, czasami dziwnych,
czasami starożytnych albo quasi starożytnych. No i członków lóż masońskich wtajemniczano stopniowo, mówi się o kilku lub nawet kilkunastu poziomach wtajemniczenia w rzeczywistą wiedzę na temat działalności, prawdziwej działalności czy prawdziwych celów działalności lóż masońskich. Były bardzo popularne w Opolu, też działały loże masońskie w XVIII, w XIX wieku na pewno. I sprawny obserwator to dzisiaj może znaleźć symbole na niektórych budynkach, symbole właśnie masonerii. Mamy też w oświeceniu rozwój literatury, poczytne powieści, chociażby powieść Daniela Defoe pod tytułem Przypadki Robinsona Crusoe. Myślę, że postać Robinsona Crusoe wszystkim znana, rozbitka, który musiał przetrwać na wyspie. Taki w zasadzie taka konstrukcja, którą później powielano w innych książkach, w filmach, chociażby w filmie Castaway poza światem. Kolejny pisarz tamtych czasów, Jonathan Swift, i równie chyba znana postać Gullivera, czyli podróżnika znowu, który trafia na wyspę, gdzie okazuje się, że jest olbrzymem, bo mieszkańcy wyspy są miniaturowi. No, te dwie pierwsze książki były związane właśnie z podróżami, z koloniami, z poznawaniem świata, odkrywaniem coraz to nowych lądów, coraz to nowych społeczeństw, różnych czasami od społeczeństw europejskich, zarówno w wyglądzie, jak i w sposobie funkcjonowania. Kolejna postać już znana nam, Denis Diderot, już wiemy, że był myślicielem, twórcą, współtwórcą encyklopedii francuskiej, ale był też pisarzem. I spod jego pióra wyszła postać Kubusia Fatalisty. Kubuś Fatalista i jego pan. Mamy też taki nurt sentymentalizm w literaturze oświeceniowej. Sentymentalizm, czyli takie skierowanie uwagi na uczuciowość, na wrażliwość, sensualność, właśnie zmysłowość, też powrót do natury, też do świata przyrody, otaczanie się przyrodą, parki jakieś tajemnicze, las i tak dalej. To miały być miejsca akcji, miejsca spacerów, przebywania ludzi, którzy ulegali temu nurtowi zwanemu sentymentalizmem. Mamy też w muzyce, w oświeceniu wybitnych przedstawicieli, chociażby Haydna czy genialnego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Już od wczesnych dziecięcych lat przejawiał talent muzyczny, już potrafił grać z tam związanymi oczami jako kilkulatek. Już komponował jako kilkulatek, jak miał 14 lat, był takim geniuszem muzycznym, że podsłuchał, wykonywany tylko dwa razy do roku przez państwo kościelne, pewien utwór muzyczny. Podsłuchał go, po powrocie do domu zapisał wszystkie nuty i w związku z tym można powiedzieć, że wykradł w ten sposób ten utwór, który był własnością kościoła przez wiele lat wcześniej. Więc absolutny geniusz. Fajnie, że żył, bo dzięki niemu pozostało bardzo, bardzo wiele znakomitych dzieł muzycznych. Oprócz tego w oświeceniu mamy rozwój teatrów narodowych. Rozwijają się teatry w poszczególnych krajach. W Polsce również powstaje Teatr Polski, a więc rozwój też teatru jako takiego i rozwój dramaturgii. Warto jeszcze wspomnieć o postaci Pascala, Blaise Pascal, filozof, który między innymi znany jest z tak zwanego zakładu, zakład Pascala. To też a propos ateizmu i deizmu się tyczy. Pascal powiedział, że zakłada się, że Bóg istnieje. Uważał, że warto wierzyć, że Bóg istnieje, dlatego że mamy niewiele do stracenia w takiej sytuacji. Uważał, że jeżeli nie wierzymy w Boga i umrzemy, no i okaże się, że Boga nie ma, no to nic nie straciliśmy, ale też nic nie zyskaliśmy. Jeżeli nie wierzymy w Boga, a po śmierci okaże się, że Bóg istnieje, no to mamy przechlapane. Prawdopodobnie. Natomiast w drugiej sytuacji, jeżeli wierzymy w Boga i umieramy, mamy dwa warianty. Wierzyliśmy w Boga, umieramy, okazuje się, że Boga nie ma, nic nie zyskaliśmy, ale też niewiele straciliśmy. Natomiast jeżeli wierzymy w Boga, umieramy i okazuje się, że Bóg jest, no to bingo. Możemy tylko zyskać. Więc Pascal przekonywał w ten sposób, chciał w jakiś sposób tutaj taki quasi racjonalny, w ten sposób przekonywać, że warto jest jednak wierzyć, że Bóg istnieje.
Jeszcze zobaczmy dwa style, które z zaświeceniem są związane. W pierwszej fazie tego wieku XVIII mamy rokoko. Niektórzy uważają, że jest to schyłek baroku, inni z kolei uważają, że jest to autonomiczny od baroku styl. Rokoko jest to styl stawiający na bardzo dużą ilość zdobień. Taki, można powiedzieć, że przesyt tych zdobień. Tutaj widzimy we wnętrzu, na dole slajdu, we wnętrzu te zdobienia, we wnętrzu budynku. Bardzo dużo złoceń, dużo koloru białego i złotego. Bardzo dużo różnych form ozdabiania budynków na wewnątrz i na zewnątrz. Tutaj widzimy z kolei zewnętrzną część budynku wybudowanego właśnie w czasie stylu rokoko, panowania stylu rokoko. A więc mamy tutaj rzeczywiście ogromną, ogromną ilość form, przede wszystkim zdobniczych. W malarstwie no to taki trochę sentymentalizm, tajemniczość, na łonie natury bardzo często dzieje się akcja przedstawiona na obrazach, romantyczność, sceny miłosne i bardzo też dbałość duża o szczegółowość przedstawianych postaci, chociażby tutaj widzimy w strojach osób występujących na tym obrazie, ale też mrok, właśnie noc, tajemniczość taka, to wszystko też będzie cechą malarstwa rokokowego. Z kolei w połowie i w drugiej połowie XVIII wieku rozwijał się jeszcze jeden styl w sztuce, zwany klasycyzmem. Klasycyzm, który nam się powinien kojarzyć z klasyczną sztuką. Co to znaczy z klasyczną? Z taką, która jest wyważona, która jest oszczędna, która nawiązuje do pewnych ponadczasowych wzorców, do pewnej ponadczasowej elegancji. I tutaj mamy znowu zafascynowanie się starożytnością. Mówię znowu, bo podobnie było w renesansie i w baroku, kiedy fascynowała sztuka antyczna twórców tamtych epok. W klasycyzmie znowu mamy zwrot ku właśnie starożytności. Dlaczego? Dlatego, że w XVIII wieku odkryto ruiny Pompejów, Herculanum, czyli miast zasypanych popiołami Wezuwiusza, miast starożytnego Rzymu. Miast, które zostały przez to, że były przesypane przez te wieki, miast, które się w ten sposób zachowały w dużej mierze i po usunięciu popiołu można było zajrzeć, można powiedzieć, na ulicę i do domów starożytnych. Więc to była nowa inspiracja dla twórców i w związku z tym mamy styl klasycystyczny. Czym on się różni od na przykład baroku czy renesansu? No, od baroku się różni tym, że przede wszystkim jest mniej zdobień. Od renesansu różni się tym, że co prawda mamy tutaj użycie starożytnych form w architekturze. To są chociażby kolumny. Widzimy je tutaj i tutaj. Widzimy też tympanon, też charakterystyczny dla czasów antycznych. Ale zwróćcie uwagę, że to użycie antycznych form jest tylko pewnym pretekstem do całej konstrukcji, dlatego że widzimy tutaj, że tylko w wejściu tak naprawdę mamy skorzystanie ze starożytnych elementów architektonicznych, natomiast reszta budynku, czyli okna, sama bryła, już jest bardzo nowoczesna i współczesna XVIII-wiecznym twórcom, czyli klasycyzm łatwo jest odróżnić, dlatego że klasycyzm to jest przede wszystkim styl budynków urzędowych, publicznych. To są najczęściej budynki klasycystyczne, to są najczęściej budynki właśnie teatrów, oper, szkół, sądów, urzędów, czyli budynki, które mają służyć społeczeństwu, budynki publiczne, dlatego mają dużą ilość okien, dużą ilość pomieszczeń rozciągniętych właśnie w poziomie. A jedyne, co tutaj nas odróżnia od zwykłej kamienicy, to właśnie element jakiś starożytny, najczęściej to są kolumny, tak jak widzimy to tutaj, czy na dole w bramie brandenburskiej, berlińskiej, albo tak jak to widzimy tutaj na tym zdjęciu, jest to kopuła z kolumnami dookoła rozmieszczonymi. Więc to będzie styl klasycystyczny. W malarstwie bardzo słynny obraz Przysięga Horacjuszy autorstwa Dawida.
Słynny obraz, tutaj widzimy, no, sama matematyka, znowu klasyczna, czyli antyczna. W tym przypadku mamy tutaj rzymskich legionistów, którzy składają przysięgę. Prawdopodobnie zanim się udadzą na wojnę, widzimy też niepocieszone tym faktem kobiety. Z tyłu raczej ciemności, postacie oświetlone, widzimy światłocień wyraźny. Obraz ten prawdopodobnie też spopularyzował coś, co nazywane jest dzisiaj salutem rzymskim, bo widzimy właśnie żołnierzy z takim gestem wyciągniętego przed ramienia prawego, mniej więcej na wysokość swoich oczu. To jest styl klasycystyczny.